Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Zaprojektuj swój biznes, w którym mówimy o cenach. Dzisiaj będzie o cenach w e-commerce, w online i Krzysztof Szyszkiewicz z ValueShips opowie nam o tym, czym to się różni albo nie różni od takich normalnych cen. Tak, będę dzisiaj mówił o cenach w e-commerce i słuchajcie, to jest mój ulubiony temat, więc nie mogę się doczekać. A co jest, dlaczego to jest ulubiony temat dla ciebie? Dlatego, bo wiesz co, tam jest, masz ten stres, jak startujesz jako konsultant z nowymi cennikami w e-commerce i naciskasz start. I widzisz po dniu, po godzinie, czy to zadziałało. My mieliśmy kiedyś takim, jak pracowałem w trochę większych firmach, bo to takie śmieszne, oczywiście to nie działało, ale mieliśmy taką swój taki pakt, że jak robiliśmy dla jakiegoś e-commerce'u projekt, to każdy z zespołu miał obowiązek kupić jedną rzecz w dniu, obowiązek, no wiadomo, śmieszne, to raczej w kwestii żartu, ale jedną rzecz w dzień, w którym wystartowały zmiany cenowe, bo widzisz natychmiast. Tak samo jak w SaaS-ach, bo to też widzisz natychmiast, ale w e-commerce'ie w związku z wolumenem, który masz, ci klikasz start i to jest tak, jakbyś startował rakietę. Nie czekasz, aż ta lokomotywa się musi rozpędzić. Zupełnie. E-commerce, konwersja, tyle analityki, której mamy w e-commerce, że to jest bardzo stresujące, ale daje to też dużo poweru, no bo na razie się udawało, więc... To jak zarządzać typami produktów w e-commerce? A powiedz mi, czy wiesz, ile kosztuje sos sojowy? Nie mam pojęcia. A ile byś zapłacił za sos sojowy? Nie mam pojęcia, bym go prawdopodobnie wrzucił do koszyka. My robimy online zakupy spożywcze. Sos sojowy to chyba kupujemy raz w roku. Tym lepiej, ciepło. Używam sosu sojowego, jak chodzę do różnych suszarni i tam jem, wiesz, bardzo drogie, surowe ryby zawinięte w bardzo drogi, gotowany ryż. Ale nigdy nie zastanawiałem się, ile kosztuje. Za 3 dychy byś kupił, za 5 dych też byś kupił, za 6, jakbyś musiał, pewnie też byś kupił. 5 to nie wiem. Mhm. Ja myślałem o takich... Litr. Duży litr. A nie, ja przepraszam. Nie używam litru, ja używam bardzo mało. Tak, nie mam pojęcia, ile kosztuje sos sojowy. To rozumiem, że... Cena nie ma znaczenia. A ile kosztuje wyprodukowanie sosu sojowego litra? Oj, grosze. 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 Czyli jakbym kupił za 5 zł, to dalej bym... Woda ze solą. Long story short. Trochę fermentowana. Ale tak, kosztuje grosze. Wyprodukowanie litra sosu sojowego, pewnie butelka jest droższa. Więc to jest tak naprawdę klucz do tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Czyli o typach produktów. Czyli portfolio, jak zarządzać cenami w twoim sklepie względem portfolio, które posiadasz. Czyli ceny powinny się różnić. Przepraszam, teraz ja będę zgadywał, a ty mnie poprawisz. Możemy tak spróbować. Oczywiście. Czyli masz produkty, które przyciągają klientów i są konkurencyjne i wszyscy je mają. W komórkach to były pewne modele, które trzeba było mieć, na przykład jak pracowałem w Samsungu. Masz produkty, które masowo się sprzedają. Ale niekoniecznie są porównywalne i masz produkty, na których po prostu zarabiasz krocie, niekoniecznie przysłowiowy sos sojowy, tak? Ile kupuję go raz w roku, dokładnie. To nie ma znaczenia, ale też zapłacę 90% marży, ja nie zauważę tego jako klient. To wygląda tak, jakby dokładnie tak, jak powiedziałeś, jeżeli chodzi o portfolio twoich produktów, dlatego, bo masz... Szczególnie w e-commerce, bo w retailu działa to bardzo podobnie, w takich sklepach, gdzie możesz sobie rzeczywiście pójść na żywo, coś wybrać, coś kupić. Oczywiście to działa podobnie, ale w e-commerce masz jeszcze większą moc porównywania. Jakby nie musisz, nie masz tego progu bólu przejścia na drugą stronę ulicy, żeby coś zakupić, chociaż i też w prawdziwym retailu, w takim zwykłym retailu, są produkty, dla których pójdziesz na drugą stronę ulicy. Mleko. I teraz masło. Woda. Tak? I teraz... Dlaczego w ogóle kotwiczymy się na tym sosie sojowym? Bo słuchajcie, bo tak długo jak pracowałem i pracuję z e-commerce'ami i często zadaję to pytanie i rzeczywiście nawet na konferencjach, jak odpalę jakiś kwestionariusz, ile kosztuje sos sojowy, to jest od 7 zł do 100 zł. W sensie serio dostaję takie odpowiedzi, wiecie, zróżnicowanie cenowe jest kosmiczne. I to jest właśnie ten produkt, na którym musisz sobie odebrać marżę. A na mleku przysłowiowym nie zarabiasz. Nie zarabiasz. A czasami wręcz tracisz, bo przyciągasz tym klienta do twojego sklepu. Oczywiście, możesz tam bundling na przykład zrobić, wtedy pewnie będzie trochę lepiej. Ale to, o czym, to co jest ważne w e-commerce, to, żeby rzeczywiście dobrze podzielić te swoje produkty. Jakby strukturyzując, tak jak ty o tym powiedziałeś, to jest fantastyczna struktura. Uważam, że
każdy e-commerce powinien mieć portfolio podzielone na co najmniej trzy typy produktów. To jest absolutne minimum. Pierwszy typ produktów, możemy rozumieć to jako piramidę. Pierwszy typ produktu, sama góra piramidy, szczyt, każdy ją widzi. Każdy ją potrzebuje i każdy ją kupuje regularnie. Dokładnie, ale też jest najmniejszy. Szczyt jest powierzchniowo. W ilościach sztuk. Tak, tak, tak. W procencie twojego portfolio. To jest, ale niekoniecznie procencie obrotu. O, zdecydowanie. Zdecydowanie nie. Procent twojego obrotu może być tam. Zależy oczywiście, co sprzedajesz, ale to może być dużo. I to może być niebezpieczne, bo jak masz tylko 2-3% marży na tym, a duży wolumen, to będzie ważyło na całej marżowości całego sklepu. Oczywiście, oczywiście. Ale mówmy o sztukach produktów. To jest tak, rzeczywiście 20% twojego portfolio, czy tam 15, między 15 a 20, to powinny być, to zazwyczaj są, nawet nie powinny być, bo one są, nawet jak tego tak nie robisz, to i tak wygląda, jakby zasady rynkowe tutaj są dość jasne. To są produkty, które są wysoko widoczne dla klientów i bardzo wrażliwe na cenę. I teraz na czym to polega? Jeśli pójdziesz po mleko, tak jak powiedziałeś, i pójdziesz do jednego sklepu i zobaczysz, to mleko kosztuje, oj, teraz inflacja, to dużo, no nie wiem, kosztuje 3,99, a w sklepie naprzeciwko ono kosztuje 3,79. Wyobraź sobie, że zdecydujesz pójść się do tego sklepu naprzeciwko. O 2 litry, 40 groszy. O 40 groszy. Ja mam taką fantastyczną historię, to opowiem ją na koniec, wam ją przytoczę, ale jakby przechodząc przez dalsza część tego portfolio, masz rzeczywiście te 20%, które są wysoko widoczne i wysoko porównywalne. I powiedzieliśmy o mleku, ale to nie zawsze musi być ten mały i często kupowany. I ta elastyczność cenowa jest bardzo niska. Bardzo niska. Widzenia klienta. Ona waży tak dużo w koszyku, że możesz po prostu koszyk zdecydować się wyrzucić. I to często to nie musi być najmniejszy twój produkt. Jak na przykład sprzedajesz telewizory, albo jak sprzedajesz meble, to jeśli jesteś firmą, która sprzedaje RTV AGD, to telewizor, który jest duży i dużo kosztuje i to jeszcze będzie pewnie więcej na twój obrót wpływało, no to on na przykład będzie na tej górze piramidy i to jest ten najbardziej... Ale to zależy od rozmiaru. Oczywiście. Który akurat jest popularny, bo będą popularne rozmiary, które chcesz mieć konkurencyjnie tanie, a będą niepopularne rozmiary, które już nie musisz. 47 albo 52 cale. Na dzień dzisiejszy, tak, bo to się zmienia. Oczywiście, kiedyś to było dużo mniej. 47-52 cale, najbardziej standardowy model, ale nie ten najtańszy, bo nigdy nie chcemy mieć najtańszego, więc... To jest ten produkt, który tam się znajduje, więc nie musimy się zawsze kotwiczyć na tym mleku. Często możemy się pomyśleć, z czego klienci nas znają, tak? Euro RTV, w sensie usługi RTV AGD, no to jasne, to pewnie będą telewizory, ale wiesz, jak jesteś firmą, która sprzedaje, na przykład jest znana z głośników, no to pewnie jakiś standardowy typ głośników będzie na samej twojej górze piramidy. No to jest jakby pierwsze, to 15-20% twojego portfolio. Portfolio, musisz być konkurencyjny tutaj, zdecydowanie konkurencja waży najwięcej i musisz być albo w cenie konkurencji, albo troszkę poniżej konkurencji, bo to sprowadza trafik do twojego sklepu, nie? To są, i teraz jak masz... I to jest góra piramidy. Tak. A środek piramidy? Środek piramidy to są takie produkty na przykład jak musztarda, czyli się z nimi cenowo... Bardzo prosto, jakby to jest trochę bardziej skomplikowane. Trochę częściej kupujemy niż sos sojowy. Tak, ale z nimi nie możesz przegiąć. Teraz musztarda, jak będzie kosztowała 4,99, pewnie ją kupisz, jakaś taka podstawowa, ale jak będzie kosztowała 6,99, to nie będzie ci się chciało iść do sklepu naprzeciwko, bo już w koszyku masz mleko. Więc musiałbyś je wystawić, nie? Żartuję trochę, ale to nawet w e-commerce tak działa, że już zapełniałeś ten swój koszyk. A to jest koszyk. Jakiś koszt mój, bo siedziałem i klikałem, tak? Psychologia, tu bardzo działa. Pamiętajmy, jesteśmy tutaj e-commerce B2B działa zdecydowanie inaczej i jest bardzo, można go fajnie zróżnicować. Chętnie kiedyś o tym opowiem, ale w B2C mocno działamy na takich, na emocjach klientów i na tym, że oni poświęcili nam już jakiś czas, bardzo chcą mieć na przykład dany produkt, albo ten produkt jest im bardzo potrzebny, tak jak mleko, jeśli codziennie jesz na przykład rano owsiankę. Nie? Więc to jest bardzo istotne, żeby mieć tą górę piramidy dobrze zdefiniowaną i żeby tutaj być konkurencyjnym, środek piramidy, czyli się na przykład musztarda albo trochę lepszy telewizor, ale nadal dość popularny, żeby być gdzieś w ryzach konkurencyjnych, żeby nie przegiąć z ceną, żeby klienci czasami nie wyrzucili twojego całego koszyka, dlatego, bo musztarda kosztowała 10 zł, czy się wyszedłeś z magicznego progu 9,99. I to jest typ produktów, to jest między 30 a 50% najczęściej portfolio w e-commerce'ach, które widziałem, gdzie one są już marżowe, to są produkty, które już dla ciebie zarabiają, ale z nimi nie możesz
cenowo przesadzić. Na tych produktach też nie będziesz miał dość częstych promocji. Tutaj promocje, takie rzeczy jak na przykład promocja stokowa, czy się chcemy coś z naszego magazynu wystawić i tak dalej, tu będą te promocje się znajdowały, ale docelowo tutaj promocje powinny być dość rzadkie. Teraz jeszcze biorąc pod uwagę Omnibus, który wszedł, promocje też są dość gorącym tematem. Ale mało kto kupuje musztardę na promocji. To prawda. Bo musztardę kupujesz jak potrzebujesz, tak? Dokładnie. I masz trzeci typ projektów, czy się najfajniejszy dla przedsiębiorców, bo to jest tam, gdzie maksymalizujesz swoją marżę, czyli się przysłowiowy sos sojowy, czy na przykład... Czyli w tej piramidzie największa liczba produktów, ale niekoniecznie największy obrót, bo one są rzadko kupowane, prawda? Tak, to jest to, czym musisz nadrobić marżę, którą utraciłeś na swoim mleku. Więc to jest bardzo istotne, żeby ten dół piramidy był również dobrze zdefiniowany, bo tutaj przedsiębiorcy tracą zazwyczaj najwięcej, bo sprzedają po prostu za tanio rzeczy, które mogłyby kosztować czasami nawet dwa, a i trzy razy więcej. Takie case'y również widziałem. I tu masz te produkty. Przykład takich produktów, oprócz sosu sojowego? Kabel HDMI na przykład. Bo w sumie jak już jestem w sklepie i potrzebuję kabel, to nie ma znaczenia ile, bo nie chcę iść do kolejnego sklepu kupować go. To jest mój case, gdzie ja jako ekspert, duże słowo, osoba, która mega się interesuje cenami, kupowała telewizor. I kupowałem telewizor, rzeczywiście case naprawdę z mojego życia. Kupiłem sobie PlayStation 5, chciałem mieć do tego nowy telewizor. Nie wiedziałem, znaczy wiedziałem, że tam jest kabel HDMI, ale chciałem mieć tam jakiś lepszy. Kupiłem sobie nowy telewizor i słuchaj, skorzystałem z oferty, która była 19 zł tańsza. Czyli tam telewizor, nie wiem, 4000 zł, jeden był 3999, a ja skorzystałem z 3799, czy 3979 zł. I w pudełku nie było kabla. I nie, był, znaczy ja chciałem mieć taki super kabel, nie? Długi, żeby mu to PlayStation schować. Moja narzeczona nie lubi kabli w domu, więc wiesz, musiał być długi kabel i tak dalej. Znam to uczucie. Musiałem to mieć. I mówię, no dobra, no to już mam ten telewizor w koszyku. I słuchaj, kupiłem kabel za tam, nie wiem, 99 zł chyba kupiłem kabel. Tak, i sprawdziłem sobie i tak mówię, kiedyś się przygotowywałem do jakiejś konferencji, chciałem jakiś case zbudować i mówię, a ja zobaczę, ile te kable kosztowały w internecie. I słuchaj, mój koszyk to było 4089 zł. Mogłem ten koszyk zrealizować w dwóch sklepach, które porównywałem, za 4049 zł i 4029 zł. Czyli 70 zł, ale musiałbyś... Czy jesteś w plecy? Nie, no... Bo jako konsument dokonałeś jednego zakupu, miałeś wszystko, co potrzebowałeś, oczywiście. Wyszedłeś, byłeś zadowolony, tak? Tak. Więc z punktu widzenia konsumenta, z punktu widzenia e-commerce'u i sklepu, dostarczyli ci dokładnie taką wartość, jak chciałeś. I oni wiedzieli, że ten kabel, twoja elastyczność cenowa na ten kabel będzie żadna. Żadna. No. Bo to jest, wydajesz 4000 zł, 100 zł, czy 70 zł, czy 50 zł. To już nie waży, to już zupełnie nie waży. To nie zmienia nic, tak? To jest, wiesz, podnóżek na przykład, nie? Jak masz kanapy, tak jakby mówiąc jeszcze na innych case'ach poza jedzeniowymi, je najłatwiej zrozumieć, ale na przykład jeżeli sprzedajesz meble, to najprawdopodobniej podnóżek pod fotel, to jest to, od czego... Który jest tańszy niż fotel w produkcji. Tak, zdecydowanie. A cena wcale nie jest tak tania, jakiego koszt wytworzenia. Tak, plus no, oczywiście musisz tam, to jest dużo analityki, bo musisz tam robić analizę koszykową, żeby wiesz, cały koszyk też nie był. Jakby tu jest dużo rzeczy, które działają, współdziałają ze sobą, ale istotne jest to, żeby właśnie ten podnóżek nie kosztował, nie wiem, 399 zł, tylko kosztował 599 zł, bo kanapa kosztowała, nie wiem, 3799 i dochodzisz do tej bariery w okolicach 4,5 tysiąca i to są, wiesz, często psychologiczne progi. I to jest cenowe. 200 zł różnicy. Tak. Jak zrobisz cost plus, to wyjdzie ci 300 zł, tak? No i problem, tak? I wiesz, chciałeś po 10 latach sprzedać firmę albo odejść z firmy, albo będziesz... okazuje się, że nie zarabia. A okazuje się, że no okej, sprzedajesz coraz więcej, ale nie jesteś w tym miejscu, w którym chciałeś być jako osoba otwierająca e-commerce. I teraz to, co jest istotne, jakby biorąc pod uwagę tą piramidę, no to oczywiście bierzesz pod uwagę, jak transparentne są te rzeczy, jaki trafik jest na twojej stronie, jak się te produkty zachowywały, jak zmieniałeś cenę, czyli elastyczność, o której wspomniałeś. Jakby na podstawie tego, taką piramidę jesteś w stanie dość dobrze zdefiniować. I na przykładzie tego telewizora jakby widzisz, jak to na co dzień jest w stanie zadziałać, tak naprawdę w każdym sklepie e-commerce,
A jeśli nie masz dołu piramidy, bo też się możesz tak stać, to twój cel jest taki, żeby go wymyślić. Nie? Jeżeli nie masz takich produktów, albo jest ich za mało, które mógłbyś dosprzedawać, albo mogłyby być na tej dole piramidy, to zastanów się w cyklu rozwoju produktu, nie wiem, czy ze swoim R&D, jeśli jesteś producentem, czy jeśli jesteś dystrybutorem, takim zwykłym retailerem, to możesz, co możesz dodać. Ja na przykład miałem taki case, gdzie dla sklepu meblowego, sprzedającego meble takie kolonialne. Słuchaj, czy się, wiesz, zbadaliśmy trochę personę, pomyśleliśmy, kim są ci ludzie. No, to są ludzie w wieku 60-65+, którzy chcą mieć porządne, drewniane meble i każdy tak naprawdę często kupujący meble do salonu i do przedpokoju. Słuchaj, co chcesz mieć na przykład fajnego w przedpokoju, tak? Poza tam, nie wiem, jakimś lustrem, fajnym wieszakiem, stojakiem na parasolki. Miejsce, gdzie mogę położyć klucze i portfel i wszystkie inne rzeczy. Tak? Na przykład. Jakiś to jest sekretarzek czy stoliczek, tak? Tak, to jest jedna rzecz, która akurat oni mieli i to była, często się to sprzedawało, ale słuchaj, starsi ludzie, wtedy, to było jakiś czas temu. Miejsce, to, żeby usiąść i ubrać buty. Laska. Laska do podpierania się. Nie, my zaczęliśmy sprzedawać laski. Laska jako laski. Produkt. Tak. Wiesz dlaczego? Żeby buty ubrać? Nie, dlatego, bo to było bardzo ładne, było bardzo tanie w wytworzeniu, a to, co się zadziało wtedy, to ci ludzie zauważyliśmy, że często kupują miejsce, w którym masz parasolki wetknąć. Mhm. Nie? I teraz co ci potrzebne jest obok parasolki? Co sobie możesz wstawić? Co jest takie eleganckie, fajne, bardzo laska. Ekstra gadżet? Laska. I słuchaj, 30, nie chcę cię oszukać, ale z tego, co pamiętam, 30% koszyków zawierało z rzeczami do przedpokoju, zawierało laskę podczas pierwszego miesiąca sprzedaży. Nagle, znikąd. Produkt tego nie było. Nie było. Tak? I nagle. Produkt, na którym masz markę, pewno 500%. Tak, możesz coś takiego wymyślić, więc jeśli, to jest trochę tak, że jeśli zaczynasz, bo duże e-commerce na pewno, jak masz duże portfolio, będziesz, znajdziesz te produkty, ale jeśli jesteś na początku swojej drogi, to warto, żebyś znalazł swój sos sojowy, żebyś pomyślał, co u ciebie może być tym sosem sojowym, to a też, jeśli go nie to masz. To też są eksperymenty, prawda? Bo w e-commerce też łatwo dodawać. Tak. Tak, tak, to są eksperymenty, dobrze musisz rozumieć swój koszyk, ale nie zaszkodzi porozmawiać z odbiorcami. Słuchaj, ja realizując projekty e-commerce, często na przykład zdarza mi się pojechać albo do fabryki, albo do sklepu, zobaczyć, jak wygląda fizyczny produkt. Tak, fizyczny produkt, jak wygląda magazyn, bo oczywiście, wiesz, takie rzeczy, pakowanie i tak dalej, w dużych projektach warto jest, żeby to zrozumieć. Ja nie pracuję na tym, ja nie pracuję na supply chainie, rozumiem go, często biorę go pod uwagę w promocjach i tak dalej, ale ja chcę to rozumieć, ale też chcę na przykład rozumieć klientów, moich klientów. I teraz, jak sprzedawaliśmy ciuchy, jak pracowaliśmy dla firmy, która sprzedaje ciuchy tam do judo, czy do takich rzeczy, do sportów walki, można by powiedzieć, to pojechaliśmy do firm, która kupuje od tej, czy do trenerów, którzy kupują te rzeczy. I zobaczyliśmy, jak dzieciaki się w nie ubierają, co jest dla nich ważne i tak dalej, i tak dalej. Jakby rozumiejąc trochę lepiej odbiorców, też jesteś lepiej w stanie wymyślić ten produkt, który może być twoim sosem sojowym na koniec dnia. Jak wygląda sprawa z promocjami w e-commerce? Bo ja ci opowiem moje doświadczenia w handlu detalicznym. Ja kiedyś handlowałem kasetami Disneya, VHS, dawne czasy. I mieliśmy takie grupę produktów, które wszystkie Żanty, Auchan, Carrefoury i te wszystkie sieci, które dawno temu z Polski wyszły, typu Tesco też, zawsze nazywały los liderami. Czyli coś, co jest w gazetce, ma super cenę, niekoniecznie na tym zarabiamy. I my mieliśmy takie ograniczenie, że produktów Disneya nie można było przeceniać. Więc tworzyliśmy takie kasety z jakimiś starymi bajkami Disneya, na które mieliśmy. One były po 7,99 czy 9,99 obok, gdzie były kasety po 60 zł, tam po 59-49 zł. Tylko i wyłącznie dlatego, żeby ten produkt znalazł się w gazetce. Mhm. I zresztą jak się wchodzi jeszcze do tych supermarketów, dla tych osób, które jeszcze chodzą, ja przestałem, robię wszystko w e-commerce praktycznie, no to na dzień dobry masz te wszystkie promocje, które mają cię przyciągnąć do sklepu. I to się nazywało Los Leader. Mhm. Czy w e-commerce jest podobna rzecz, że przyciągamy ludzi cenami do naszych sklepów, to co mówiliśmy o tej piramidzie? Tak. Tak, tak, przyciągamy, jeszcze zanim promocję, to jakby odpowiadając na to pytanie, tak, dlatego, bo jeśli dobrze zidentyfikujesz, nawet nie przez promocję, ale oczywiście te produkty, na przykład jak chcesz być trochę tańszy niż konkurencja, z góry piramidy mogą być na promocji, to jeśli dobrze to zidentyfikujesz, to twój e-commerce, i to jest piękno pricingu w e-commerce, powinien zadziałać i na konwersję, bo przyjdzie tam więcej ludzi, i na marżę.
Dlatego, jak to działa na konwersję, jak to działa na marżę? Dlatego, bo jeśli dobrze zidentyfikujesz te górne produkty, no to twoi klienci będą rozumieli twój sklep jako sklep, który jest tańszy, więc będą chętniej do niego przychodzić i będą częściej... I nie będą zwracali uwagi na sos sojowy? Tak, na konkurencję, a marżę odrabiasz dołem piramidy. Tak, więc to jest jakby to, co jest fantastycznego i też dlaczego tak lubię ten pricing w e-commerce, bo my często podwyższając na przykład 70% cen portfolio, obniżając 30%, sprawiamy, że konwersja albo stoi w miejscu, albo rośnie, a średni koszyk klienta jest już dużo wyższy. Mhm. Więc to jest fantastyczna dźwignia, która zadziała, jak dobrze jest poprowadzona i na liczbę sprzedanych sztuk, konwersję i na marżę twojego sklepu. I teraz wracając trochę do promocji, teraz jest trochę ciężej, nie? No bo wszedł omnibus, musisz mieć pokazaną cenę, która była najtańsza z ostatnich 30 dni, więc już nie możesz tak łatwo grać promocjami, jak kiedyś mogłeś grać, co generalnie wydaje mi się, że jest okej zmianą z punktu widzenia konsumentów. To jest fair zmiana. To jest fair zmiana. Tutaj regulator akurat dobrze zadziałał. Więc nie spodziewałbym się, a wiem, że słyszałem takie dyskusje, że nie, no tam może tam to, wiesz, odwołają tego omnibusa, czy coś w tym stylu, czy to nie będzie... Wątpię. Tak, bo to jest, konsumenci polubią tą zmianę, więc nie spodziewałbym się, żeby ktoś zdecydował się, żeby nie honorować w długim okresie, bo teraz różnie to bywa, ale w długim okresie nie honorować rzeczywiście tej dyrektywy. I teraz promocje, to co jest teraz bardzo ważne, to żeby dobrze po pierwsze ustawić promocję, to promocja musi mieć swój cel. I to jest pierwsza rzecz, której widzę często, że moi klienci nie wiedzą. Promocja, tak jak ty mówiłeś, los liderzy, ona ma zwiększyć trafik w sklepie. Ona ma przyprowadzić więcej osób do sklepu, a nie zadziałać na marżę. I promocja, którą ty robisz w e-commerce, czy w retailu, czy w jakimkolwiek tak naprawdę stosunku B2B albo B2C, inaczej B2C albo B2B, powinna mieć swój cel i jasno określony KPI, na który ma to wpływać. Jeśli to ma być promocja konwersyjna, oczywiście los lider, fantastyczny przykład, czyli się chcemy zaciągnąć mamy i rodziców do sklepu, które dzieci za rączkę zaprowadzą, bo mamy fajną promocję na kasety VHS. I oczywiście... oczywiście w e-commerce działa to podobnie, tak? Widzimy jakieś zdjęcie, jakąś reklamę, że jest promocja, wchodzimy do sklepu, tu jest trochę taniej na tych produktach, które kupuję najczęściej, to ja zacznę korzystać z tego sklepu. I przejąłem cię jako klienta z punktu widzenia konkurencyjnego, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, poza celem, który może być konwersyjny, ale może być też na przykład cel marżowy, może być cel, żeby wyrzucić stok, jeśli na przykład jesteście posiadaczem warehouse'u, czyli magazynu. Czyli zwolnić miejsce. Zwolnić miejsce. I zwolnić kapitał obrotowy. Tak, ale może być też cash flow. Chcemy podratować jakoś szybko cash flow. Jakby dużo jest różnych powodów, dla których musi ta promocja powinna być, ale jeśli nie zidentyfikujemy sobie celu tej promocji i nie zmierzymy, czy taka promocja zadziałała na ten cel, który mamy, to ta promocja była jakby... Czyli rozdaliśmy marżę. Tak. Ona była zazwyczaj wtedy bez sensu. Oczywiście jak widzisz te e-commerce, które wiesz, mają minus 30% na cały asortyment, to jest bardzo duża pułapka, w którą firmy wpadają, bo jeśli znasz takie sklepy, już nie wymieniając nazwy, ale jeśli znasz takie sklepy, które mają zawsze coś na przecenie, to nigdy nie kupisz tam bez przeceny. I zmiana tego będzie trudna. Nie jest niemożliwa, ale jest trudna dla klientów i pewnie na samym początku może cię trochę zaboleć. Często wynika z lenistwa, to może nie, ale może niedoświadczenia, czy produkt menadżerów, czy marketing menadżerów, prawda? To jest, kojarzysz na pewno ten taki gdzieś taki, nie wiem, nie chcę nazwać tego sloganem, ale takie powiedzenie marketingowe, że ja wiem, że 50% mojego budżetu marketingowego działa, jakbym wiedział, które 50, to bym mógł zaoszczędzić pozostałe. To Olgiwi powiedział już prawie wiek temu, tak? 70 lat temu chyba. I to jest, słuchaj, tak samo jest z promocjami. Jakbym wiedział, które promocje działają, to na pewno bym... Ale w e-commerce można wiedzieć, które promocje działają. Bardzo, można to zmierzyć. Bardzo prosto. Inaczej, to nie jest prosto. To jest dużo analityki, słuchaj. To są duże... No, ale, tak, ale da się to zrobić.
w dobie sprzedaży cyfrowej analityka jest dostępna, znaczy dane są dostępne, jest analityka niezbędna. Jest niezbędna. Tak. Jest niezbędna, dlatego, bo masz coś takiego jak elastyczność cenową, ale masz coś takiego też jak elastyczność promocji. I teraz okazuje się, że oczywiście niektóre produkty, tak samo jak miałeś wrażliwość, o której mówiliśmy przed chwilą, i elastyczność cenową, to niektóre produkty nie są wrażliwe na cenie, na promocję. Czyli się to magiczne minus 10, minus 30, minus 80 sprzeda się tyle samo tych produktów, jakby tego minus 80 nie było. I teraz co się dzieje? Jeśli twój, szybko gdzieś licząc, masz promocję minus, sprzedajesz wolumenu na około milion, nie? Masz COGS, czyli koszty wytworzenia dóbr, na poziomie 60%. Nie jest to jakiś nieznany case. Obniżasz ceny o 50, o 15%, musisz nadrobić wolumenem 60% sprzedaży. I co to oznacza? Mało kto rozumie to równanie. Tak, a ono jest w ogóle turbo proste, nie? W sensie... Ale ma olbrzymi wpływ na twój wynik i na biznes, no, tak? Ogromny, bo jeśli przecenisz coś, co nie jest wrażliwe na promocję, to ty w życiu na tym nie zarobisz. Co więcej, będziesz mnóstwo do tyłu. I teraz po pierwsze nierozumienie piramidy, a po drugie nierozumienie wrażliwości promocji, oczywiście nie sprawia, że mnóstwo e-commerce'ów tego nie robi, to nie sprawia, że twój biznes wywróci się do góry nogami, ale może. Sprawia, że jest mniej konkurencyjny, albo dużo mniej zyskowny. Oczywiście, i inwestujesz w nowe produkty, otwierasz nowe kontakty, inwestujesz coraz więcej w marketing, a nadal nie idzie to tak, jak powinno iść. Czemu? Najprawdopodobniej dlatego, bo niedobrze, inaczej, źle ustawiłeś portfolio versus cenę. Druga dźwignia, niedobrze rozumiesz promocję, bo powtarzam, nie wszystkie produkty wbrew pozorom są wrażliwe na promocję. Nie każdy przeceniony produkt, nie każda przecena zadziała pozytywnie na wolumen, więc taka przecena... Kabel HDMI nie musiał być przeceniony, żebyś go kupił. No nie, no zupełnie nie. No jak masz strategię, wiesz, minus 30 na całe portfolio, no to ten kabel HDMI siłą rzeczy będzie przeceniony. Czy ja nauczyłem się pracując, kurczę, już prawie 30 lat temu, aż strach powiedzieć, w Radio Shack, w tej sieci, która miała... Słuchaj, ciężko uwierzyć. Dziękuję. Z tyłu całe ściany kabelków i połączeń. Jeszcze nie było HDMI, tak? I elementów do lutowania, i elementów do zrobienia, które nigdy nie były przeceniane. Bo po co? Przeceniane były produkty z przodu. Przeceny były bardzo ciekawie robione, bo na przykład miałeś 3 telefony bezprzewodowe, to jeszcze czasy, kiedy były telefony zwykłe i to, że nie miały kabelka, było ewenementem i był telefon za $49, za $79 i tam za $119. Oczywiście najlepiej się sprzedawał ten środkowy i tak to było wszystko robione. Psychologia, tak, że ten jest za tani, ten to tylko niektórzy kupią, a ten jest akurat dobrej ceny. Najwięcej osób wybiera, przepraszam, bezpieczny wybór, tak. A, czyli środkowy. Czyli środkowy, dlatego bierzemy średnią kawę, tak? I to było niesamowite, jak dobrze to była zorganizowana firma, bo 80% zysków było na tych tylnych ścianach. No to jest w ogóle creme de la creme. Ale to było, w sztukach to pewno była połowa sprzedaży, no bo było tego dużo, ale w wolumenie dolarowym, to ja nie pamiętam, ale to było chyba około 20% sprzedaży. I to nie czyli jest... przyciągasz ludzi tą górą piramidy, o której mówiłeś, przeceniasz to, co potrzeba, ten środek piramidy ustawiasz tak, żeby ten środkowy telefon sobie wybrali, czy środkową kawę, tak? A zarabiasz kasę na podstawie. Samej dole. I też psychologia jest bardzo ważna i dużo firm się na tym opiera i bardzo dobrze. Pamiętajmy, że to nie jest jedyne zaawansowanie, które możesz mieć, bo potem policzenie wrażliwości i wiesz, dokładne zrozumienie, bo część wyborów jest jasna. Średnia kawa, czy telewizor i tak dalej, to są jasne rzeczy, ale potem możesz pójść bardziej zaawansowanie, czyli zrozumienie na przykład wrażliwości na promocję. Krzysztofie, jakie są zasady ustalania cen? A jeszcze dopytam, bo może byś chciał powiedzieć, czy są jakieś triki, które warto stosować? Tak jak te w odcinku chyba poprzednim mówiłem, że w Radio Shack zrobiliśmy $1.90, zrobiliśmy $1.99, które wygenerowało dużo. Jak to działa? To są powiązane naczynia, tak naprawdę triki i zasady ze sobą. I to jest tak, jak już zrozumiałeś swoje portfolio, zrozumiałeś wrażliwość, to trzecią rzeczą, którą musisz zrobić, to ustalić zasady. I teraz zasady są super istotne. Pierwsze,
to oczywiście są takie bardzo podstawowe zasady wielkościowe albo jakościowe twoich produktów. Co to oznacza? Duża woda, 1,50 L, nie może być tańsza niż mała woda. Dlaczego? Mimo, że nawet mogłoby wyjść z matematyki, że tak może być, to klienci tego nie zrozumieją i nie przyjmą tego. W związku z tym jakby jakieś zasady ograniczające analitykę cenową muszą być. Czyli jak jest produkt wolumenowo większy, powinien być cenowo droższy. Tak, albo jakościowo lepsza rozdzielczość telewizora w tej samej marce, tak? Oczywiście do jakiegoś pułapu, ale jakby obracając się na przykład w tej samej marce produktu. Druga rzecz, trik oczywiście, ale słuchajcie, dziewiątki działają. W sensie chcecie tego, nie chcecie tego. Czyli 50 zł nie jest dobrą ceną, 49,99 jest lepszą. Widzimy bardzo na badaniach bardzo duże dropy, czy bardzo duże spadki widzimy w chęci do zapłaty i chęci zakupienia danego produktu, gdy na przykład 49 robi się 50. Nie? Więc to a jest, to jest tylko złotówka. A to jest tylko złotówka, ale konwersją akurat mogę gwarantować, że takie rzeczy się nadrobi. Trzecia rzecz, zasada, no to oczywiście teraz mamy promocyjnie tego omnibusa, więc dobry kalendarz promocji i kalendarium tak naprawdę, kiedy dane produkty są przeceniane, to jest bardzo istotne i stało się to jeszcze ważniejsze teraz posiadając omnibusa. Dlaczego? Dlatego, bo jeśli nadmiernie coś i za często coś przeceniasz, to wpadasz w dużo różnych pułapek. I jedną pułapką jest na przykład pułapka psychologiczna. 290 zł przecenialiśmy na 249, nie było przeceny, więc najtańsza cena z ostatnich 30 dni to pewnie będzie 299. Mamy 249 i potem trafia się nam, nie wiem, jakaś okazyjna promocja, 10 urodziny firmy. Jakby jakiś event się pojawia. I przeceniasz to na 199. I teraz co się dzieje? Klient nie rozumie tej przeceny jako 299. Tylko 249. Tylko 249. Ja nie mówię o jakichś ekstremalnych case'ach, to takich mega głupich, gdzie ktoś po prostu, wiesz, miałeś dużo lepszego deala dzień wcześniej na przykład. Linie lotnicze tak robią. Tak, ale no nie wiem w zasadzie, ale chyba no, nie. Najlepszy czas kupowania biletów to środa. Wczoraj dostałem 20% na Wizzerze. I ale, wczoraj była środa. Tak, rozumiesz, o co mi chodzi, nie? Że jakby zasady są super istotne. I teraz to kalendarium kalendarium promocyjne też będzie bardzo, bardzo ważne. Więc pamiętajmy o dziewiątkach, pamiętajmy o tym, że te wolumenowe zasady są ważniejsze, bardzo ważne. Pamiętajmy o omnibusie i o promocjach, plus oczywiście triki, czyli się właśnie wybiorę zawsze. Jeżeli nie wiem, no to zawsze wybiorę środkową wersję. Jeżeli chcę jeszcze mocniej popchnąć klientów w środkową wersję, to wysoka kotwica i to taka naprawdę wysoka kotwica na produkcie o jeden lepiej, to jest coś, co również może zadziałać bardzo dobrze, żeby jeżeli mamy produkt jeden najtańszy, dwa średni, trzy droższy, jeśli widzimy, że dużo osób kupuje jeden, to najprawdopodobniej jak podwyższymy cenę trzeciego, którego i tak prawie nikt nie kupował, razy dwa czy razy trzy, to zobaczymy, że ludzie z jedynki przejdą nam na dwójkę. I teraz pamiętajmy o tym, oczywiście to są triki, to jest fajne, ale jeżeli nie będziemy tego mierzyć i nie będziemy analizować, jak te ruchy wpłynęły na nasz biznes, na konwersję, na dochód i tak dalej, to tak długo prowadząc swój e-commerce w czasie, nie mierząc tego, nadal będziemy w lesie, nadal będziemy działać na, wiesz, reguła kciuka, jak to powinno wyglądać, a tak raczej nie zbudujemy wysokomarżowej firmy, a jeśli taką na dzisiaj macie, to pewnie z ceny i tak jest dużo więcej do wyciągnięcia, jeżeli nie, zarządzacie ją na co dzień tak naprawdę. Jeszcze jakieś zasady albo triki? Wiesz co, wydaje mi się, ja z trikami mam pewien problem. Nie? To dobrze, to jeszcze jakieś zasady? Wiesz co, zasady, wydaje mi się, że te są najważniejsze. Mhm. Oczywiście jest mnóstwo innych zasad w zależności od kontekstu, w którym się znajdujesz. Od branży, w której jesteś. Na przykład, jeśli jesteś producentem, no to pamiętanie o tym, żeby brać pod uwagę twoją przepustowość produkcyjną. Bo nie chcesz mieć nagle olbrzymiej wyprzedaży, która załatka ci fabrykę na 3 miesiące, na przykład. Tak? Jeśli na przykład masz swoje magazyny, no to bardzo ważne jest, żeby w kalendarium promocyjnym mieć gdzieś takie rzeczy jak wyprzedaż magazynowa. Więc
patrzenie na zatowarowanie na przykład swoich magazynów i opieranie promocji na ich podstawie, jeśli to ma na tobie, ma na ciebie duży wpływ biznesowy albo jest ważne z punktu widzenia celów organizacyjnych, a też nie chcę, żeby koszty rosły, zatowarowanie, wszyscy wiemy, trochę drożej będzie, im więcej musimy mieć powierzchni magazynowej, czyli patrzenie też na przykład, jak wygląda twój magazyn i myślenie o tym, jak to może wpłynąć na cenę, również jest dość istotna. Super, dziękuję Krzysztofie. O czym będzie następny odcinek? W następnym odcinku będziemy rozmawiać o subskrypcjach. O, mój ulubiony temat. Tak. Społeczności, MRR-y, tak? Tak, RRR-y, churn teraz tak. Taki bardzo istotny, ale tak naprawdę, i tu będzie dużo angielskich słów, przepraszam za to, ale w tym roku to, co jest hot w subskrypcji, to jest expansion hot. Revenue. Tak. Expansion revenue? A tak. Co to jest expansion? Powiesz nam troszeczkę? Zatizuję trochę. No. Słuchajcie, to jest pieniądze, to są pieniądze, które jesteście w stanie wyciągnąć od swoich, albo inaczej, zdobyć od swoich obecnych klientów, czyli to, jak bardzo możecie urosnąć na klientach, którzy na dzisiaj wam płacą. A czemu to jest hot? To jest hot dlatego, bo pozyskanie nowych klientów w ciężkich czasach jest coraz trudniejsze, więc musimy uczyć się monetyzować naszą aktualną bazę. I o tym w kolejny poniedziałek. Tak. Dobrze. Zapraszam was na poniedziałki, na serie eksperckie i co czwartek o czwartej do audycji Zaprojektuj swoje życie.